Kolejnym krokiem po stworzeniu pierwszej tablicy simpleksowej i po sprawdzeniu, czy jest ona optymalna, czy też nie, gdy nasza funkcja dążyła do minimum, jest stworzenie kolejnej tablicy simpleksowej. W tym momencie będzie to tablica nie numer 1, a tutaj numer 2. Jak widzicie, ja już mam stworzoną tabeleczkę z wydruk, tak żeby nam było to pismo bardziej czytelne. I na nim najważniejsze elementy są tak samo zapisane. Jakie mamy zmienne bazowe, jakie mamy zmienne decyzyjne, ile wynosi wyraz wolny i ile wynosi ten wynik tego ilorazu, ale to po kolei. Co skąd się wzięło? Jeżeli na poprzednich elementach ustaliliśmy, że kolumna kluczowa to jest kolumna oznaczona zmienną x1, oznacza to tyle, że to ta zmienna będzie nową zmienną bazową, a my ustaliliśmy, że zmienna x8 wejdzie do nowej bazy w nowej tablicy simpleksowej, czyli numer 2, ponieważ trzeci wiersz, w którym ta zmienna bazowa stała, był to wiersz kluczowy. I teraz dlatego mam zapisane w drugiej tablicy x6 przepisany, x7 przepisany, a w miejsce x8 mam wpisane x1 w tablicy simpleksowej numer 2. Teraz jak uzupełniać tą drugą tablicę simpleksową, czyli wszystko co my tutaj mamy. Po pierwsze x6 ma współczynnik funkcji celu m, czyli m jako liczba dążąca do nieskończoności, zawsze możemy sobie to jeszcze przypomnieć. To jest liczba nieskończoności. Przy x7 też mam liczbę dążącą do nieskończoności, czyli piszę tu literkę m. Wy możecie mieć oczywiście to trochę inaczej. I teraz x1 zmieniamy wartość. Jeżeli tutaj w tym miejscu było wpisane m, to teraz będzie 1. Dlaczego? Bo zmienna x1 miała współczynnik funkcji celu równy 1. Teraz tak, jeśli chodzi o przekształcanie z poprzedniej tablicy na nową tablicę, możemy zacząć od tego, że te wszystkie pola, wiadomo, trzeba uzupełnić, ale możemy zapisać od uzupełnienia zmiennych bazowych. One, jak wiemy, zawsze mają ten zapis zero-jedynkowy. Jeżeli x6 stanowi pierwszą zmienną bazową, to w pierwszym wierszu, ale dla kolumny x6, będziemy mieć wartości następujące 1, 0, 0. Teraz jeżeli x7 stanowi drugą zmienną bazową, czyli w drugim wierszu dla tej zmiennej, czyli dla x7, tu będzie wpisana 1, a dla pozostałych elementów będzie tutaj wpisane 0. Dlatego w tym momencie zostaje nam uszczegółowienie, co z naszą zmienną x1. Jeżeli zmienna x1, ona jest w trzecim wierszu jako zmienna bazowa, to tutaj będzie miała 1 w swojej kolumnie, a w pozostałych elementach będzie miała 0. Teraz, jeżeli wracając jeszcze do tej tablicy simpleksowej wcześniejszej, bo ona jest potrzebna do wyznaczenia kolejnej, widzieliśmy, że trzeci wiersz jest wierszem w tym momencie kluczowym, to każdy z tych elementów wystarczy podzielić przez element rozwiązujący, który się znajduje na przecięciu i wtedy mamy możliwość bardzo sprawnie uzupełnienia trzeciego wiersza w nowej tablicy simpleksowej, bo trzeci wiersz był wierszem kluczowym w tablicy simpleksowej numer 1. I teraz, jeżeli mam 5 przez 5, no widać, wychodzi 1. 1 przez 5 wychodzi w tym momencie 0,2. 0 przez 5, wiadomo, 0. 0 przez 5 też 0. Minus 1 przez 5 to jest minus 0,2. I ostatnie to też będzie 0,2. I 8 przez 5, czyli 1,6. Jak widzimy, wnętrze już tych ograniczeń, aha, no i wiadomo, tutaj wartości współczynników funkcji celu w ogóle nie ulegają żadnej zmianie, mają takie same wartości jak w pierwszej tablicy simpleksowej, to już jest element stały. I zostaje nam, jak widzicie, do uzupełnienia dwa wiersze po cztery kolumny i tutaj dwa wiersze i dwie kolumny. I to jest, że tak powiem, może największa trudność w tej metodzie, jak dla mnie w pierwszym momencie. I teraz będziemy stosować taki wzór, który sobie musimy gdzieś w miarę czytelnie zapisać.
element, nowy element, możecie mieć oczywiście inne oznakowania, ale ja na razie stosuję te najprostsze. Czyli nowy element to liczymy go według wzoru. Stary element minus element wiersza kluczowego razy element kolumny kluczowej przez element rozwiązujący. Co mi to daje? Daje mi to, że bardzo sprawnie, jeżeli mam poprzednią tablicę simplexową tutaj na tej kartce, mogę uzupełnić brakujące elementy według tego wzoru. On jest praktyczny do zastosowania, gdy mamy uzupełnić dane dotyczące innych wierszy niż ten kluczowy. Bo jeżeli ja mam macierz, tutaj były trzy ograniczenia, no to ja już jedno ograniczenie mam uzupełnione, a na pozostałych muszę zastosować ten wzór na podstawie tej tablicy simplexowej. I na przykład w tym miejscu, czyli to jest, zaznaczmy sobie po prostu dla drugiej zmiennej, w pierwszym wierszu, zobaczmy co było. Było trzy. Element kolumny kluczowej, element wiersza kluczowego, element rozwiązujący, czyli to pięć. I w tym momencie, jeżeli od 3 odejmę 1 razy 1 przez 5, otrzymujemy wynik 2,8. Potem, jeżeli było minus 1, to od niego odejmuję 1 razy 0 przez 5 i mam w tym momencie wpisane minus 1. Dalej idąc, jeżeli tutaj dla czwartej zmiennej mam uzupełnić, to widać, że w tablicy simplexowej elementem starym jest 0, elementem kolumny kluczowej, wiersza kluczowego i te są te podane i element rozwiązujący, czyli od 0 odejmuję 1 razy 0 przez 5, czyli zostaje ta nasza, dla czwartej zmiennej, tak, zostaje, tutaj się pomyliłam, dla czwartej zmiennej mam 0 minus 1 razy 0 przez 5, czyli zostaje ciągle to 0. Zmienia się sytuacja dla tego elementu, który jest w pierwszym wierszu, dla zmiennej x5. W tym momencie od 0 odejmuję 1 przemnożone razy minus 1, a przez 5 dzielone. W tym momencie otrzymujemy wynik 0,2. Ja teraz już uzupełnię pozostałe elementy, już może takim sposobem przyspieszonym, ale sprawdźcie sobie, czy Wam się też wychodzą według tej samej zasady te same wyniki. Czyli na przykład dla x8 0 minus to razy to przez to i powinniście otrzymać 0,2 na minusie. I teraz dla szóstki tak samo liczymy, czyli dla elementu brzegowego. Od 6 odejmuję 1 razy 8 przez 5 i otrzymujemy 4,4. Teraz dla tego wiersza to jest element stary, to jest element kolumny kluczowej, element wiersza kluczowego, element rozwiązujący. Czyli według wzoru, który ja tutaj Wam podałam, powinniśmy otrzymać 0,8. Potem 0 minus 1, 0,2 i te pozostałe dwa elementy 0,2 i 2,4. Teraz, tak jak w pierwszej tablicy simplexowej, musimy w tym momencie policzyć, ile wynosi ZJ. ZJ jest to przemnożenie zawsze tej kolumny współczynników funkcji celu zmiennych bazowych przez odpowiednie elementy, które mamy w kolejnych kolumnach, czyli m razy 0 plus m razy 0 plus 1 razy 1 i będziemy otrzymywać w tym momencie 1. Te same obliczenia dokonujemy dla kolejnych elementów. M to jest jakby jakiś tam, nazwijmy, potraktujemy xik, więc nie ma to większego znaczenia dla nas, więc po prostu traktujemy, że m to jest jako liczba dążąca do nieskończoności. Jeżeli wyniki tutaj Wam się nie zgadzają, to możecie sobie to posprawdzać z kolegami, ze znajomymi. Ja te wyniki mam podane z programu obliczeniowego, żeby jak najmniej wprowadzać w błąd i te wyniki są na 100% dobrze. Kwestia jest po prostu sobie uzasadnić dlaczego, sprawdzić jeszcze raz. Jeżeli mam policzone te ZJ, teraz mogę obliczyć wskaźniki optymalności CJ minus ZJ. CJ jest tutaj podany, a tu są podane wartości ZJ.
W tym momencie, jeżeli od tego wyniku odejmę ten, bo w tej kolejności, otrzymuję 0. 1 minus ten wynik otrzymujemy minus 3,6 razy m plus 0,8. I tak samo dla kolejnych. 0 minus minus m jest plus m. To też jest plus m, bo dokładnie ten sam przypadek. Od 0 odejmę ten wynik, czyli mamy 0,4 razy m, ale już ze znakiem minus i plus 0,2. Jeżeli od m odejmę m, mam 0, m minus m jest 0 i m minus to otrzymujemy 1,4m minus 0,2. I teraz powiedzmy tablicę simpleksową mamy tak powiedzmy już rozwiązaną. Pytanie brzmi, czy jest to tablica optymalna? Ja tu już jak widzicie na wydruku mam zapisane, że jeżeli funkcja celu dąży do minimum, to każde cj minus zj musi być dodatnie lub większe od zera. A teraz pytanie, czy jest wszystko w porządku? Tu jest ok, bo jest równe 0, spełnia warunek. Ten wynik już na pewno nam nie spełnia wyniku tego kryterium, bo cokolwiek minus 3,6 razy liczba dążąca do nieskończoności, ten wynik ile by nie wynosił, to na pewno nie jest dodatnie lub równy 0. Ten wynik jest ok, ten jest znowu też niespełniający tego kryterium, czyli tu jest powiedzmy problem i tu jest problem z tymi dwoma zmiennymi. Ten wynik jest poprawny, poprawny i poprawny, bo spełnia to kryterium. Teraz pytanie, czy w związku z tym co? Czy tablica jest optymalna, czy też nie? Druga tablica simpleksowa nie jest optymalna, ponieważ dla drugiej zmiennej i piątej wskaźniki optymalności, czyli CJ minus ZJ, nie są dodatnie lub równe 0, bo funkcja dążyła do minimum. Co wtedy robimy? Będziemy tworzyć nową tablicę simpleksową, czyli teraz nie numer 2, a przejdziemy na karteczkę numer 3. Ale teraz pytanie, co tutaj jest, powiedzmy, co robimy dalej? Jeżeli ja wiem, że moja funkcja dąży do minimum, to ja spośród tych wskaźników, które nie spełniają tego kryterium, czyli dla x 2 i x 5 w moim przypadku, wybieram ten wynik, który jest najgorszy możliwy. Czyli minus 3,6 razy m plus 0,8 na pewno jest gorszy niż minus 0,4 razy m plus 0,2. A to dlatego, że ten wynik jeszcze jest dalej od zera niż ten. Bo podstawiając razy na przykład milion, to ten wynik jeszcze jest niższy zdecydowanie niż ten. A więc ja tu kolorem zaznaczam sobie, że ta kolumna x2 będzie taką tak zwaną kolumną kluczową. Kolumną kluczową, czyli tutaj wybraliśmy sobie, inaczej mówiąc, tą kolumnę, gdzie był najgorszy wynik, czyli najbardziej niespełniający tego kryterium optymalności. Co dalej w związku z tym robimy? Właśnie dzielimy współczynniki tutaj nasze brzegowe, czyli 4,4, 2,4 i 1,6 przez odpowiednie elementy, czyli ten wynik podzielę przez ten, ten wynik przez ten i ten wynik przez ten. Te wyniki można policzyć na kalkulatorze, ręcznie, w pamięci, jak kto lubi, ale trzeba powiedzmy pilnować się, żeby nie robić rachunków, błędów jakichś rachunkowych. I teraz, żeby dowiedzieć się, aha, i teraz tak, jeżeli x2 była to kolumna kluczowa, to oznacza, że to ta zmienna, ona wejdzie na nowej bazy, już w tablicy simpleksowej numer 3, a pytanie, która zmienna tutaj nam wyjdzie z tej bazy. Bo żeby dołożyć nową zmienną x2, którąś z tych trzech będę musiała wyeliminować. I teraz, to jest bardzo ważne, że niezależnie od tego, czy funkcja dążyła do minimum, czy do maksimum, zawsze szukamy wartość najniższą spośród tych wyników dzielenia, ale tylko wyników dodatnich, no najlepiej właśnie od razu zaznaczmy sobie po prostu dodatnich, czyli nie, że równych 0, bo to jest właśnie kryterium, że ma być dokładnie większe od 0. I teraz, po pierwsze, każdy z tych wyników jest dodatni, czyli bierzemy go pod uwagę, ale to ten wynik jest tutaj tym wynikiem najniższym. Jeden po przecinku, jest to element pierwszego wiersza i to oznacza, że cały ten wiersz pierwszy będzie to wiersz kluczowy.
Co to mi faktycznie daje? Że najniższa wartość, piszmy sobie, że to jest 1,571. I teraz pytanie, co jest wierszem kluczowym? X6, który faktycznie wyjdzie z bazy, a zastąpi go X2. I to jest pierwszy wiersz tutaj w tej tablicy simpleksowej, a kolumna kluczowa była drugą kolumną. I teraz, jeżeli ja wiem, co było wierszem kluczowym, co było kolumną kluczową, jaka zmienna wyjdzie z bazy, a jaka zmienna wejdzie do bazy i ile wynosi element na przecięciu, czyli tak zwany element rozwiązujący, będziemy mogli zająć się tworzeniem trzeciej tablicy simpleksowej. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.